Cieszy się niezmienną popularnością. Przez te 13 lat zawsze mnóstwo prac napływa zarówno ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, jak i ze szkół ogólnodostępnych, z czego się bardzo cieszymy. Jest to konkurs przede wszystkim edukacyjny, o dużych walorach dydaktycznych. Podczas wykonywania pracy dzieciaki uczą się szacunku dla przyrody, dla tego wszystkiego, co nas otacza. Jednocześnie kształtujemy u nich wyczucie na drugiego człowieka, na wszystkie istoty, które żyją na świecie, co jest bardzo ważne. Przyrodnicze zakątki miasta Pucka. W tym roku obchodzimy 55-lecie szkolnictwa specjalnego na ziemi puckiej. W związku z tym wybraliśmy taki temat na tegoroczny konkurs. Konkurs wojewódzki, który promuje naszą placówkę, a przede wszystkim daje możliwość, szansę osiągnięcia sukcesu dzieciom niepełnosprawnym. Ten sukces jest dla nich czymś wyjątkowym. Tu jak widać na tej imprezie, mają okazję wystąpić, mają okazję za chwilkę odebrać podziękowania, nagrody. Jest to naprawdę coś niesamowitego. Wszystko się wokół Pucka w tym roku kręci, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej, natomiast wracając do tego roku, zamykamy ten rok również tym wydarzeniem we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Piękne prace na temat Pucka, o Pucku, z Puckiem w tle, o Pucku o miłości, więc jak najbardziej wszelkie tego typu inicjatywy wspieramy gorąco.